Jeśli Państwo pozwolą, to chciałbym podsumować swoje wojaże, które miały miejsce w lutym. Obiecuję, że długo nie będzie, bo w zasadzie nic ciekawego się nie działo. Witam, zaczynamy ekspresowo miesiączkę. Najpierw był lot do Niemiec. Ladies and gentlemen, welcome to Schiphol Airport in Amsterdam. Amsterdam, Niemcy. Tak sobie chyba. Na szczęście pomyliła się stewardessa, a nie pilot. Przepraszam najmocniej, szanowni państwo, oczywiście wylądowaliśmy na lotnisku w Düsseldorfie. No bo jako tak, główną atrakcją w czasów miał być mecz hokeja. Na hokej w Amsterdamie. No chyba, że potrafię. Chociaż może w tej dzielnicy czerwonych latań, to i po lodzie grają w hokeja. No dobra, jesteśmy w Niemczech. Wielkie hokejowe derby. Kelner Haie. Haje to są rekiny, z tego co kojarzę. Kontra DEG Düsseldorf. Jeżeli byliście kiedyś na Kolonii, to dobrze wiecie, jak może być na meczach w Kolonii. No piwo się pije na przykład. No jest jeden taki problem, że po tym piwie to trochę słabo krążek widać. Jak zgaszą światło, to dopiero numer w ogóle będzie widać. Ale ludziom to chyba jakoś nie przeszkadzało. No w sumie to krążek to można zobaczyć w telewizji, nie? A tak w ogóle to ja tego hokeja nie rozumiem chyba. To przerwy było 0-1. Mecz zakończył się wynikiem 0-2. Ja wychodzę, a oni zaczynają dogrywkę. Po meczu nocleg w Düsseldorfie, a rano śniadanie. Normalna rzecz. Niedziela, godzina 10. Wchodzę do losowo wybranej knajpy. I co? No i powiem tak. I śniadania, i obiady serwują tam bardzo dobre. No dobra, pora coś pozwiedzać. Melduję się więc w Krefeld. Krefeld słynie przede wszystkim z zoo. A dla mnie największą zaletą tego zoo jest to, że jest ono położone zaraz obok stadionu. To jakiego? No to bez wątpienia jeden z moich ulubionych stadionów. Jak tak szedłem na ten stadion sam, no to marzyłem o tym, żeby kiedyś ktoś zaśpiewał mi piosenkę, że już nigdy nie będę chodził sam. No, piłkarze bardzo wzięli sobie do serca przekaz tego utworu. No i skoro wiedzieli, że nie chodzą sami, no to chodziło im się raźniej. Przechodzili cały mecz. Mecz zakończył się wynikiem 0-0. Jeszcze jedna rzecz, bardzo podoba mi się nazwa zespołu z Krefeld. KFC Uerdingen. KFC Uerdingen. Kiedyś oni nazywali się Bayer Uerdingen i grali w drugiej lidze niemieckiej, ale później wpadli w takie tarapaty finansowe, że zjechali dużo niżej, a ten Bayer przeniósł się do Leverkusen. No to ja też się przeniosłem do Leverkusen. A tam wielki mecz. Bayer Leverkusen kontra Borussia Dortmund. No ja z tego meczu zapamiętam dwie cyfry. 0. W poszukiwaniu trzeciego meczu z rzędu, który mógłby zakończyć się wynikiem 0-0, udałem się do Francji. Bardzo liczyłem na drugą ligę francuską. Créteil kontra Valenciennes. Nie było wcale tak łatwo, bo w pewnym momencie piłka nawet otarła się o bramkę. Ale jest, udało się. Trzeci raz z rzędu
widziałem mecz zakończony wynikiem 0-0. This is the most exciting 0-0 I've ever seen. Wprawdzie w tym spotkaniu nie padły żadne bramki, ale działo się na trybunach. A tam można było dostrzec wpływy z całego świata. Na przykład z Argentyny. A w programie meczowym były nawet akcenty polskie. Program składał się z 4 stron, była strona tytułowa, składy zespołów i... zdjęcie oprawy kibiców Wisły Kraków. A na koniec wizyty w Pretail akcent amerykański, hot dog. No popatrzcie. Czy ktoś z Państwa chciałby mieć taką parówkę? Uważajcie, bo niby taka mała ta parówa, a ja się po niej ledwo zmieściłem do windy. I kurwa, jakie mu się tu zmieścić? No bardzo romantycznie było w tej windzie, ale wiadomo, to była winda w Paryżu. No, zwłaszcza, że to były walentynki. A gdzie można spędzać walentynki, jak nie w Paryżu, no? Dokładnie 14 lutego rozegrano wielkie derby Paryża w trzeciej lidze. Red Star kontra Paris FC. Imigranci kontra skrajna prawica. Love was in the air. No miło jest zdecydowanie było coś w powietrzu. No ale niestety policjanci, mimo że były walentynki, no nie pozwolili dobrać się kibicom do siebie. Niewiele działo się poza boiskiem, a na boisku działo się. Do przerwy było 0-0. Ależ była szansa na czwarty mecz, zakończony wynikiem 0-0. Czwarty mecz rzędu. Ale dupa, no w drugiej połowie padły bramki, jedna za gości. Dwie dla gospodarzy. Że mają piwa w bardzo promocyjnej cenie. Jedno piwo w cenie 10. Piwo za 50 zł. Więc ja nie czuję klimatu Paryża. Paryż to dla mnie jedno z brzydszych miast w Europie. Szybko więc z niego uciekłem. A po powrocie do Polski kwiaty. Nie, kwiatów nie było. Ale było piwo. Wywiady. Byłem gościem bardzo prestiżowego magazynu na dywaniku. Abyś na dywaniku to będzie. Barcelona! Kurde, no ja nie mam nic innego, innych klubów. Maciek, gdy przeprowadzał wywiad, prowadził kanał o nazwie Hala Dzieci. Teraz zmienił nazwę na Futrol bodajże. No jak ktoś przetrwał tą nudną miesiączkę, to może i tamten wywiad przetrwał. Może tak nieśmiało zaproszę. I pożegnam się przy okazji. Do widzenia. Witam w drugiej części na dywaniku, dzisiaj wyjątkowo dywanik. Co mi się odbiło, to jest dywanik Barcelony, no.